Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Driver 2. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą jazdę do Okoja Głównego. Ruszamy sobie z Aleksandrowa Krajowskiego właśnie. Opóźnienie, nie, bez opóźnienia. Planowo nadrobiliśmy 15-minutowe opóźnienie. Dlatego, że na jednej stacji mieliśmy 10 minut postoju. To jest 120. Ja już przez to się przestałem rozpędzać. Jak to jest, jak człowiekowi przychodzi nieodpowiadomie. Nie dość, że z YouTube'a, to jeszcze z kręciotu ktoś w komentarz napisze. A to co, jeśli ten człowiek czyta jednak? Teraz pewnie odpiszę panu na komentarz jednemu. No i to już po nagraniu tego odcinka. Przedostatnie ładowanie. Wykroczenie prędkości konstrukcyjnej równa się skarga. Pan tu bardzo surowy. To jeszcze iście to są przełomy. A nie, to jeszcze jedną stację będziemy mieć. Czy jeszcze dwa ładowania z tego wychodzi? Jeszcze stare Lipowo jest po drodze. Ja pan tutaj też jest dyżurny w starym Lipowie. A tutaj się świeci, a następny ogranicza prędkość do 100 km na godzinę. Z daleka mi się wydawało, że to białe światło łączy. Ale chyba pod złym kątem padało.
Dobra, i delikatne hamowanie tym razem mi się udało. Witamy na stacji Przełsy. Wjeżdżamy oczywiście planowo, jak to przystało na pociąg pospieszny. Wiem, że tam jeszcze jadę, ale myślę, że to już inna scena. No cóż, ja znam wszystkich scenarii dokładnie w Train Driverze. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, dziewięć, jeszcze jedna lokomotywa. A to nie było napisane w przepisach, że taką lokomotywę można ciągnąć jedynie za lokomotywą prowadząc? A nie na samym końcu składu pociągu? Coś mi się coś wydaje. Nie był taki zapis w przepisach kolejowych. No cóż. Znaczy pan, który jechał z naprzeciwka, o tym nie wie.
80 będzie. No to już trzeba hamować. Sygnał stój. Nad kością przekroczono ma 49 km na godzinę. Nie aż tak rozkład robiłem. Już nie dowierzę. Szybko nie jechałem. To jesteśmy starym i powie przed czas. Jakieś pani tańczy, ładnie lewo, prawo. Tutaj pan też się ładnie porusza. Idziemy zobaczyć na koniec. Ale zauważyłem, że jak stoję, to mam dużo klatek, jak biegnę. Już tych klatek nie mam. Stoimy na torze pierwszym, przy peronie pierwszym. Ładnie się zmieściliśmy z linii peronu. Mamy czas, więc możemy się przejść. Było jakieś przejście, ale niestety nie mogłem zostawić go do przejścia, bo bym się nie zmieścił w peronie. Nawet jakbym podjechał do końca, to... Też w sumie nawet jakbym chyba tu do samego końca, pod same W5 podciągnął, to może i by się zmieścił. Pobiegniemy sobie jeszcze raz dla kondycji, zobaczyć. To jest tak. Jeden wagon, drugi wagon, trzeci wagon, czwarty wagon i piąty wagon tu stoi. Może jakbym dociągnął, by się zmieścił. No dobra, ale już za późno na takie gdybanie. Raczej ja, a nigdy nic nie wiadomo.
czekamy na mnie. Przygotowałem sobie informację dla pana odpowiedniego maszynisty. Nie maszynisty, tylko dyżurnego. Tutarów. Pogubić się może. Przełączamy na pozycję S. Przejedziemy do okręgu głównego. Będziemy kończyć naszą serię cykl odcinków z tej trasy, w Time Driverze oczywiście. Tylko okej, to się pewnie. Dobrze.
jakoś na mnie można odnaleźć? Siwakowski. Jest podany, dziękuję, przejąłem. Musiał 350 uwagi. Ciekawe, przygotuj się. Ciekawe nazwa. Na nowy jest. Wstępny do 40, więc na moje. Nie, do 60. Teraz widzę dopiero też z widoku maszynisty, wtedy widziałem na powiększeniu. Dobrze, drodzy Państwo, więc z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek symulatora Crime Driver 2. Widzimy się już w następnym odcinku. W ogóle nie wiem, czemu cały czas jechałem na przedni pantografie zamiast na tylny. Jeżeli ktoś zwrócił na to uwagę, to plusik dla niego. A ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.